TV niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Myślę, że byliśmy lepszym zespołem w dniu dzisiejszym. Na pewno częściej utrzymywaliśmy się przy piłce, byliśmy groźniejszą drużyną, ale Lech to jest klasowa drużyna i pokazała nam, jak w takich spotkaniach trzeba grać. Myślę, że 3 strzały oddali, światobramki, 2 przepiękne bramki. No i to oni kasują 3 punkty, a nie my. Myślę, że żaden bramkarz nie miałby szans przy tych bramkach, ale myślę, że wcześniejsze akcje my mogliśmy powstrzymać i pomóc Matuszowi, żeby przynajmniej utrudnić ten strzał, a tak to no, przynajmniej te 2 bramki były oddawane bez ataku. Cały czas drużyny z tyłu nas gonią, zdobywają punkty, no, ale my się nie załamujemy. No, niestety nie wyszło dzisiaj, ale myślę, że gra nasza w ostatnich kolejkach napawa optymizmem i do Wrocławia na pewno nie pojedziemy jako drużyna, która się tam będzie bronić, bo znamy swoją wartość i tak przed meczem z Pogonią mówiłem, że do Wrocławia jedziemy nie po 1 punkt, tylko zdobyć tam 3 punkty, z całym szacunkiem oczywiście do rywala. Początek może nie był najlepszy, ale zdobyliśmy pierwszą bramkę i myślę, że ta bramka przed przerwą i powiedzmy chwilę po przerwie już troszeczkę uspokoiła ten mecz. Rafał Grodzicki powiedział po spotkaniu: przyjechała do nas drużyna, która potrafi grać z zespołem, który potrafi klepać piłką. No tak, na pewno było widać, że nie graliśmy wysokim pressingiem, bo takie było dzisiaj założenie i cofnęliśmy się troszeczkę na swoją połowę, bo widzieliśmy, że ruch lubi, jak drużyna przeciwna gra pressingiem, wtedy jest więcej miejsca do tych podań między linię i w tym czułem się dobrze i tego używałem cały czas, można powiedzieć, dlatego mieliśmy takie założenie, no i ono zdało egzamin. No trochę żeśmy się obawiali tego spotkania, bo ruch gra dobrze w piłkę po prostu, nie przez przypadek. Przed spotkaniem obydwie drużyny miały po 37 punktów i ten mecz był niesamowicie ważny, jeśli chodzi o 1-8. Każdy w jakiś sposób chce sobie zabezpieczyć to miejsce w 1-8 i nie wiadomo, ile punktów brakuje, ale myśmy przede wszystkim nie chcieli grać wysokim pressingiem, chcieliśmy oddać inicjatywę ruchowi. Oprócz tego, że wiedzieliśmy, że tak czy tak to ruch operuje naprawdę dobrze piłką i gra dobrze kombinacyjnie. Chcieliśmy szukać naszych szans z kontrataku i można powiedzieć, że to nam się udało. Przede wszystkim dlatego w ten sposób, bo nie chcieliśmy stracić zbyt wiele sił przed wtorkowym spotkaniem, jakie mamy na własnym boisku z Zagłębiem Sosnowiec w Pucharze Polski. Wydaje mi się, że to nam się akurat nie udało, bo ruch nas zmusił do maksymalnego wysiłku, żeby odnieść to zwycięstwo, ale ważne, cenne zwycięstwo, bo wiemy, że nam brakuje kilku ważnych piłkarzy, tym bardziej Wiktoria tutaj cieszy. Dziękuję. No, myślę, że potwierdziło się to, co gdzieś mówi się na temat meczów z udziałem ruchu, że są to ciekawe mecze. Na pewno nie zagraliśmy złego meczu, ja powiem to z pełną odpowiedzialnością, natomiast Lech zagrał bardzo mądrze, bardzo konsekwentnie. Widać, że jakościowo jest to bardzo dobry zespół. Pierwsza bramka, no to znowu stadiony świata, bramka, przed którą trudno się obronić. I ta pierwsza połowa była połową, można powiedzieć, remisową. Nawet można się pochylić i zastanowić, czy tam nie było kontrowersji, czy nie było sytuacji, w której sędzia mógł się pokusić o podyktowanie rzutu karnego na Martynie Kączkowskim. Nie widziałem tej sytuacji, nie chcę tego w tej chwili oceniać. I tak jak mówię, no pierwsza połowa zakończyła się naszym przegrywaniem 1-0, co miało duży wpływ na pewno na postawę zespołu, mogę mieć pretensje o drugą bramkę, bo przed tą bramką zdecydowanie mogliśmy się obronić i sytuacja, kiedy wydawało się, że mamy bramkę kontaktową, jest kwestia czasu na wyrównanie, sytuacja Mariusza, który i pośliznął się i zderzył się z bramkarzem i po tej akcji jest bramka znowu przepięknej urody na 3-1, no i jest sytuacja już bardzo trudna.
Na pewno wyciągniemy po raz kolejny wnioski z takiego meczu, gdzie grając w ten sposób nie musimy takiego meczu przegrywać. Jesteśmy w dalszym ciągu w tej ósemce i w dalszym ciągu to wszystko od nas zależy. Tyle w tym temacie. Dziękuję.